pławi koniki to niezwykłe ryby. Normalnie to ciężarne samice zwierząt rodzą dzieci, ale u pławi koników jest odwrotnie. Przyszli ojcowie noszą jajeczka w specjalnych torbach od 9 do 45 dni, aż do momentu urodzenia się potomstwa. Wtedy tata, pławi konik, otwiera swoją torbę i wypycha potomstwo na zewnątrz. Samica anakondy znajduje możliwie najgłębsze bojorko, w którym spędzi okres ciąży, w czasie której nie będzie prawie nic jeść. Następnie na świat przyjdzie około 40 młodych osobników, które stanowią do 30% wagi ciała matki. Noworodki są całkowicie niezależne i gotowe do odkrywania świata. Grzbietoród amerykański wygląda jak zwykła ropucha, ale jest całkowicie płaski. W przeciwieństwie do większości zwierząt, te płazy nie noszą przyszłego potomstwa wewnątrz, ale na plecach. Samice mają w nich specjalne otwory na każde jajo, w których rozwijają się młode. Po 3 lub 4 miesiącach potomstwo grzbietoroda przebudza się i wypełza z kieszonek na plecach matek. Kangury rodzą się zaledwie miesiąc od momentu poczęcia, ale nie są jeszcze gotowe do życia w otaczającym je świecie. Nowonarodzone kangury są mniejsze od kciuka. Te maleńkie stworzonka wczołgują się do toreb matek za pomocą przednich łapek. Po 195 dniach są już wystarczająco duże i silne, aby opuścić torbę. Jeżowce składają ponad 2 miliony jaj, ale nie wszystkim udaje się przeżyć. Samice i samce jeżowców wrzucają do wody coś na kształt chmurek, w których wnętrzu znajdują się przyszłe młode. W ciągu następnych kilku godzin każde z nich zmieni się w kulkę z mikroskopijnymi włoskami, a następnie utworzy szkielet, o ile inne zwierzęta morskie nie pożrą jaj. Na tym etapie rozwoju są gotowe do reprodukcji. Większość zwierząt albo składa jaja, albo rodzi żywe młode. Kameleon Jacksona robi te dwie rzeczy jednocześnie i rodzi do 30 młodych. Zamiast składać jaja, jak robią to inne gatunki, samice noszą młode wewnątrz. W rodzinie szczęknika złotoczelnego to ojcowie opiekują się potomstwem. Jaja tych ryb rozwijają się w ich paszczach. Nawet po urodzeniu samce noszą małe w tym bezpiecznym miejscu. Mogą wtedy sprawnie uciec przed zagrożeniem. Leniwce spędzają większość życia w koronach drzew, a proces związany z ich porodem jest wręcz niesamowity. Samica trzyma się gałęzi jedynie przed nimi łapami, pozwalając tylnym zwisać i w tej pozycji rodzi potomstwo. Malutki leniwiec chwyta futro matki tuż po przyjściu na świat i wspina się na jej brzuch. Poskoczowate, czyli mała rodzina pająków, budują specjalne pomieszczenia na poród i opiekę nad młodymi. Podobnie do tkania sieci, samice budują kokony wokół siebie, w których składają do 80 jaj. Następnie robią w nich otwory, żeby potomstwo mogło z łatwością z nich wyjść. Są jednak za małe dla samych matek, więc w nich zostaną. Przez 2 tygodnie będą karmić nowo wyklute pajączki, aż te staną się wystarczająco niezależne. Młode waleni, największych ssaków w królestwie zwierząt, rodzą się pod wodą. Muszą wypłynąć na powierzchnię, żeby zaczerpnąć pierwszy łyk świeżego powietrza. Mama waleń będzie karmić młode mlekiem w 54% składającym się z tłuszczu przez około 4 miesiące, aż do momentu, gdy osobniki będą mogły same zdobywać pokarm. Ośmiornice rodzą tylko jeden raz w życiu. Jedno z ramion samców jest przystosowane do zapładniania samic. Niektóre ośmiornice oddzielają swoje ramiona od reszty ciała i wysyłają je do samic. Po złożeniu jaj samice za pomocą ruchów prądów morskich oczyszczają jaja i chronią je przed drapieżnikami. Wyobrażacie sobie urodzić młode wielkości 4-latka? Biedna mama, ale tak właśnie robią kiwi. Ich jaja mogą ważyć aż do 1/4 ich własnej masy. Aby wyprodukować tak duże jajo, samice jedzą 3 razy więcej niż zwykle. Ciąża z cynków krótkoogonowych też nie przebiega prosto. Zazwyczaj te zwierzęta rodzą do dwójki żywego potomstwa, co nie brzmi jeszcze najgorzej, ale ich waga może stanowić nawet 1/3 masy ciała matki. To tak, jakby człowiek miał urodzić 7-latka.
Żyrafy są jednymi z najwyższych zwierząt lądowych, co ma spory wpływ na poród. Gdy młody osobnik przychodzi na świat, w pierwszej kolejności wysuwa przednie kopytka, potem nos i wtedy całą głowę. Taki poród trwa do godziny i kończy się upadkiem z wysokości 2 metrów. Dopiero potem mała żyrafa bierze pierwszy łyk powietrza. Rekiny z rodziny młotowatych mogą rozmnażać się bez łączenia się w pary. Tak naprawdę tworzą kopie samych siebie. Po raz pierwszy to zjawisko odkryto w 1999 roku w zoo w Nebrasce. Niektóre gatunki zwierząt, na przykład gekony i jaszczurki, również rozmnażają się w ten sposób. Jeżozwierze słyną ze swoich ostrych kolców. W łonach matek są one miękkie, ale tuż po urodzeniu i pierwszym kontakcie ze światem zewnętrznym stają się twarde i ostre. Golce piaskowe mają bardzo dużą zdolność do reprodukcji. Żyją w koloniach i mają królową, która jest jedyną samicą rodzącą młode. Świeżo upieczone matki mogą urodzić do 15 małych, ale każdy nowy miot zwiększa tę liczbę. W szczycie możliwości rozrodczych królowe mogą urodzić do 33 osobników. Jest to największa liczebność miotu wśród wszystkich ssaków. Ciąża hipopotama trwa około 8 miesięcy, pomimo jego dużych rozmiarów. Gdy samica jest gotowa do porodu, opuszcza swoje stado na 2 tygodnie, żeby stworzyć silną więź z dziećmi. Młode hipopotamów rodzą się pod wodą, więc już na starcie uczą się pływać. Narodziny zebry są kłopotliwe zarówno dla młodych, jak i rodziców. Są to zwierzęta, które postrzegają noworodki jako potencjalne przyszłe zagrożenie. Tak więc dorosły samiec może zaatakować rodzące się młode. Wycieńczone matki nie mogą nawet na chwilę odpocząć, ponieważ muszą bronić swojego potomstwa. Ciąża słoni jest najdłuższa wśród wszystkich ssaków. Trwa ponad 18 miesięcy. Choć dożywają 70 lat, większość z nich ma nie więcej niż 4 młodych. Gdy mama słoń jest gotowa do porodu, pozostałe słonie ze stada ustawiają się dookoła niej, aby ją chronić. Nowonarodzone słoniątko może ważyć do 118 kg. Bernikla białolica składa jaja na wysokości 120 metrów. Wysokość odpowiada 36-piętrowemu wieżowcowi, aby uchronić młode przed drapieżnikami. Po wykluciu pisklęta mają nie lada problem. W okolicy nie ma pożywienia, bo gniazdo leży na wysokiej skale. Mając raptem kilka dni, zeskakują z klifu, starając się miękko wylądować. Choć legwany morskie nie są zmuszone do zeskakiwania z klifów po urodzeniu, to również muszą szybko działać. Samice składają jaja w uprzednio wykopanych podziemnych jaskiniach. Są bezpiecznym schronieniem przed drapieżnikami, ale prędzej czy później młode legwany wyjdą z nich w poszukiwaniu pożywienia. W tym właśnie czasie stają się potencjalnymi ofiarami węży. Tylko najszybsze i najsilniejsze legwany, które przeżyją pierwsze wyjście, mogą cieszyć się pożywieniem. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.